Cześć, witam wszystkich. Oj, mikrofonik. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ptaku i dziś będziemy sobie grali w horror. Zobaczymy, na co stać tutaj horror z moich lat dziecięcych. Kiedyś grałem z kumplami, bardzo dużo strasznych rzeczy pamiętam. Tutaj się w tej grze potrafiło zadziać i no powiedzmy, że się bałem. Zobaczymy, jak teraz z tą się ma. Zapewne nadal będę się bał, bo ostatnimi czasy... No, już zaczyna się fajnie. Dobra, zobaczymy sobie opcje. Może będziemy mieli tutaj coś dotyczącego grafiki. Quality, fastest. Nie, my nie chcemy fastest, my chcemy mieć fantastic. Okej, w porządku. A czy da się jakoś ciszyć tę grę? Sound. Okej, w porządku, żeby mi tutaj nie wywalała na uszach. I od razu przejdźmy do gry. Nie ma co przedłużać wstępu. Co my tutaj mamy? Jakieś intro. Okej. Zobaczmy sobie w takim razie, co dla nas ma to intro. Jak już mówiłem, bardzo dawno w tą grę grałem i niczego nie pamiętam z niej. Poza tym, że była straszna. To mi wygląda na jakieś kanały. Staliśmy tutaj wrzuceni. Ciekawe. Dosyć fajne nawet drzwi do... kanałów wyglądają jak drzwi do krypty z Fallouta. No, może nie. Może nie aż tak, ale no... klimatycznie przypominają takie drzwi. Okej. WASD sterujemy. W takim razie sobie chodźmy. Będzie tutaj jakaś latarka czy bez latarki? Chyba bez latarki będziemy musieli się poruszać. Okej. Pójdźmy sobie w takim razie w tą stronę. Shift, żeby biec. Luzik przyda się. Będę o tym pamiętał. Okej, no to idziemy. To chyba znaczy, że to jest zamknięte. Okej, w porządku. Chodźmy może dalej. Miejmy nadzieję, że nie będę tutaj błądził zbytnio. Teraz idę akurat... prosto. A pamiętam, że była jeszcze jedna odnoga tam w tą stronę. Okej, no to skręcamy w lewo. Postaram się zapamiętać, że jak teraz będę się wracał, to też będę musiał się obrócić w lewo. Okej, to mi wygląda na to, iż wracamy się w tamto miejsce, skąd wróciliśmy. A przynajmniej idziemy w tamtym kierunku. Okej, kolejna krata. Coś tu jest? Nie, nie ma tutaj nic. Okej. No to ruszamy dalej. Jakaś karteczka, czyżby Slender? A jakoś się przeczytać da? O, R-ką się tutaj spoglądamy na tą karteczkę. Aha, czyli, że tutaj ogólnie był koleś o imieniu Hank, który był przy drabinie, ale zapomniał kluczyków, żeby dostać się do bramki dostępu. Więc musiał się wrócić, ale zabrakło mu glowsticków. Takie coś, co się rzuca, takie flary. O, właśnie, flary. Zabrakło mi słowa po polsku. I będzie musiał znaleźć jakieś inne źródło światła. Okej, my sobie pójdziemy teraz w tą stronę. Może postarajmy się nie biegać, żeby zaoszczędzić troszkę kondycję, staminę. Zostawmy sobie ją może na jakieś monstra, które będą na nas tutaj czyhały w tej grze. Prawdopodobnie będzie tak. Oho, ślepy zaułek. No, boję się, że jak się odwrócę, to coś zobaczymy. No dobra, aktualnie nic. Mamy szczęście. Słyszycie to? A nie, to były po prostu... to po prostu były chyba rury. Chociaż brzmiało troszkę jak oddech. Dobra, mniejsza o to. Idziemy dalej. Przyszliśmy z lewej strony. Więc postaramy się teraz zakręcić w prawo. Aha, co my tutaj mamy? Access gate. Aha, czyli bramka dostępu. W tą stronę, w porządku. To tam właśnie nasz pan kolega Hank zapomniał wziąć kluczy. Czy tutaj nie było przejścia przypadkiem w prawo? Tak czy inaczej, chodźmy sobie tędy. A wcześniej tej karteczki nie było. Czyżby gra się tutaj z nami pogrywała? Weźmy sobie ją.
Czyli tutaj Hank napisał, że zdecydowanie w tym miejscu śmierdzi i musi więcej razy większą liczbę kroków przejść, żeby dojść do generator roomu, niż pamiętał. Do pokoju z generatorem. Okej. Już nie ogarniam, gdzie jestem. Już się zgubiłem. Zaczynamy błądzić. Oby to moje błądzenie nie było jakieś zgubne. Oho. Czy ja dobrze widzę? Czy tam coś jest? Słyszeliście? Coś tam siedzi. Dobra, może pójdziemy inną stroną. Ale mam to przejście cały czas na oku, żeby się nie okazało, że to zacznie za nami iść. Aha. Dobra, chyba mogę się odwrócić. Dobrze byłoby jeszcze patrzeć przed siebie. Dobra. Czysto. Dobra, zobaczmy, dokąd zaprowadzi nas ta droga. Chociaż tutaj jeszcze było rozgałęzienie w tą stronę. Jeżeli dojdę do początku, skąd przyszedłem, to będę wiedział przynajmniej, gdzie jestem. Długi korytarz, ale nie, nie doszedłem do początku. Dobra, chodźmy tędy. Strzałeczki mamy tutaj rozrysowane. Jedna w tą stronę przekreślona, więc w tą stronę nowa została narysowana. Tutaj jakiś rysunek. Co to było? Nie wiem, czy ja mam brudny monitor, czy po prostu coś tam widzę. Co znaczy ten rysunek? Co on może oznaczać? Nie mam pojęcia. Dobra, zostawmy sobie to. Chodźmy tędy. Tutaj nic nie widzę. O Boże, jakaś para tam była. Chodźmy może tędy. O, co to się stanęło? O, co jest? Boże, który... No. Tak, zagraj w horrora, mówili. Będzie zabawnie, mówili. Dobra. O, coś tam jest. Zobaczyło mnie? Idzie. Dobra, wycofajmy się. Nie podchodźmy tam. Najgorzej będzie, jak ja się cofam. Może powinienem zacząć uciekać? To w sumie dobry pomysł. O, to chyba nas usłyszało. Może nie powinienem zacząć sprintować. Dobra, mniejsze, już teraz za późno. Jezus, mordę jeża. Nie jestem stworzony do horrorów. Oh man. Dobra, nie. Idziemy dalej. Chyba będziemy robili parę prób do tej gry. Dzień dobry. Może się tutaj do tego nie zbliżajmy. Nie, nie, nie! Uciekamy! Nic nas nie goni? Boże, ale to biegniemy w stronę tamtego monstrum, od którego uciekliśmy. Dobra, w tą stronę. Pamiętam, że to było w tamtą stronę. Oh.
Jeszcze te dźwięki. Masakra. Jakaś karteczka, dobra, bierzemy. Dobra, nawet już tego nie czytam. Jesteście ciekawi, to sobie zapauzujcie. Tutaj jakaś droga w dół. Nie wiem, czy powinienem tam iść. Pójdę tędy. Dobra. Kolejna karteczka. Mapa. No fajnie, super. Że mapa, ale tak za bardzo mi nie jest potrzebna. Ja tutaj nie mam pojęcia, gdzie idę. Dobra, idziemy. Masakra, co się dzieje w tej grze. Teraz znowu mi tutaj jakaś rura walnie. Oho. Rozgałęzienie, dobra, spróbujmy pójść w tą stronę. Czemu ten dźwięk cały czas narasta? To mnie nie uspokaja. Będę musiał wyczyścić sobie monitor, bo tutaj troszkę... Boże! Jesus! Don't look back! No dobra, dzisiaj będzie taki króciutki materiał. Wrócimy jeszcze na pewno do tej gry kiedyś. Na razie ja się z wami żegnam. Muszę troszkę odsapnąć. Cześć, trzymajcie się, było miło. Elo, do następnego. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka lub subskrypcję. Cześć.